Dzień pełen pracy. Zaczęło się od pożaru nocnego w Szklarskiej Porębie. Tam trwa cały czas dogaszanie. Tu mamy kolejne zdarzenie. Uszkodzenie sieci gazowej średniego ciśnienia. Ewakuacja 16 osób z trzech budynków mieszkalnych. No i działania trwają. Miejmy nadzieję, że zaraz gazownicy uporają się z tym, aby to ten gaz, który tu latuje i nawet słychać, bo to na średnim ciśnieniu, zaraz przestanie nam lecieć i zlikwidowane zostanie zagrożenie. Jesteśmy w jakiej odległości od tego miejsca? Jesteśmy w odległości jakichś 15-20 metrów od tego. Słychać gaz ulatniający, tak. Jest to duże ciśnienie. Tak, jest, słychać ten gaz, jest to na sieci gazowej średniego ciśnienia, także szum jest dosyć znaczny w tej odległości nawet. Jakieś zagrożenie takie realne? Jak najbardziej, no, z gazem nie ma żartów, to nieraz się przekonaliśmy, w związku z tym zagrożenie dla okolicznych tutaj budynków było, stąd ewakuacja. W tej chwili co, jakie działania prowadzicie? W tej chwili zakład energetyczny odłącza prąd tutaj w tej najbliższej okolicy. Gazownia działa na zasadzie, żeby znaleźć jak najszybciej i zlikwidować to roszczenie. My zabezpieczamy teren tutaj akcji i ewakuowaliśmy mieszkańców.